Mieszkańcy Łukowa powitali lato w Parku Miejskim. W sobotnie popołudnie odbył się tam mini koncert Fabryki Piosenki Wakacje Tuż Tuż. To cappuccino niesłodzone benefit, szekspirowski szyk. Całe noce mi się śnił, gdzie Romeo był. Codziennie narzekałam, gdzie ten happy end. Me vibrato chciało dalej się wnieść. Ja nie pytam już i wiem, o co chodzi mu, a w mej głowie luz. O, ale jazz, hardkorowo pada deszcz. Tak na maksa wieje też. Ja łagodnie uśmiechnięta błyska gdzieś. Na mej dłoni czuję dreszcz, moje oczy błyszczą też. Łagodnie uśmiechnięta. Hardkorowo pada deszcz. Ja łagodnie uśmiechnięta. Potrzebują ciebie tak jak ja. Cieszyć się każdym dniem, odwróć głowę w stronę słońca. Jeśli chcesz znaleźć życia sens, musisz też coś dla innych dać. Trzeba cieszyć się każdym dniem, odwróć głowę w stronę słońca. Kolejnym punktem imprezy w parku było wydarzenie pod hasłem Wianki nad Krzną. Witamy po raz kolejny na imprezie, która nazywa się Wianki nad Krzną. Już trzecia edycja. Jak widać, cieszy się coraz większym zainteresowaniem ta impreza. W tym roku partnerem medialnym jest województwo lubelskie, Lubelskie Smakuj Życie. Jak co roku zgromadziliśmy zaprzyjaźnione zespoły ludowe, nie zapominajki z Dminina, Wiśniewiacy z Wiśniewa. Jak co roku są z nami również panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Goździe, które zapewniają nam tutaj zaopatrzenie i pyszne regionalne jedzonko. Nowością w tym roku są warsztaty robienia motanek, które prowadzi nasza koleżanka Ewelinka i cieszą się bardzo dużym powodzeniem wśród dzieci. Jak również pani Monika Granwu w tym roku prowadzi warsztaty ceramiczne. Jak co roku pleciemy wianki, te wianki będziemy oczywiście na krzynę potem wieczorem puszczali w akompaniamencie kapeli muzycznej. W dawnej Polsce bywało, cieszymy się tym, że mamy najkrótszą noc w roku, że ziemia wróciła do życia, że
będziemy mieli plony, tak, że będziemy mieli piękne lato, że żyjemy przede wszystkim. Myślę, że w tym roku ma to jeszcze dodatkowo taki wydźwięk, że ci, którzy tu jesteśmy, cieszymy się, że po prostu jesteśmy, bo wszyscy wiemy, że ten rok był dla nas wszystkich bardzo ciężki, a nareszcie możemy po prostu odetchnąć pełną piersią i bawić się.